tym nagraniu dobierzemy współczynniki metodą bilansu elektronowego w reakcji żelaza z kwasem chlorowodorowym. Produktem tej reakcji jest chlorek żelaza 2 i wodór cząsteczkowy. Najpierw, aby zbilansować to równanie, ustalmy stopień utlenienia wszystkich atomów. Żelazo, jako obojętny atom, przyjmuje zerowy stopień utlenienia. Wodór w kwasie chlorowodorowym przyjmuje dodatni stopień utlenienia, plus pierwszy stopień utlenienia. Chlor natomiast, jako niemetal, przyjmuje ujemny, minus pierwszy stopień utlenienia. Po reakcji żelazo w chlorku żelaza 2 ma drugi stopień utlenienia. Chlor ma nadal minus pierwszy stopień utlenienia. Wodór natomiast, jako cząsteczka homoatomowa, której atomy mają taką samą wartość elektrojemności, ma zerowy stopień utlenienia. Zobacz, w tej reakcji żelazo zmieniło stopień utlenienia z zerowego na drugi. Następny atom, wodór, również zmienił stopień utlenienia z pierwszego na zerowy. Chlor w tym równaniu reakcji nie zmienił stopnia utlenienia. Teraz proponuję, abyśmy napisali reakcje połówkowe. To jest reakcja, w której żelazo przeszło z zerowego na plus drugi stopień utlenienia, czyli żelazo po reakcji ma wyższy stopień utlenienia. Więc ta reakcja połówkowa obrazuje proces utleniania. W trakcie tej reakcji chemicznej powstają dwa elektrony. Przejdźmy do kolejnej reakcji połówkowej. W tej reakcji wodór przeszedł z plus pierwszego stopnia utlenienia na zerowy stopień utlenienia. Więc wodór w reakcji zmienił stopień utlenienia na niższy. Ta reakcja połówkowa obrazuje proces redukcji. Po lewej stronie mamy jeden atom wodoru. Natomiast po prawej stronie mamy dwa atomy wodoru w jednej cząsteczce wodoru. W związku z czym musimy wyrównać liczbę wodorów. Po stronie substratów przed wodorem postawmy 2. By ta reakcja mogła zajść, układ musi pobrać dwa elektrony. W kolejnym etapie należy uzgodnić równanie połówkowe, tak aby w procesie redukcji zostało wykorzystanych tyle elektronów, ile powstaje w procesie utleniania. Akurat w tej reakcji powstają dwa elektrony, a w procesie redukcji układ pobiera również dwa elektrony. W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak wpisać uzgodnione współczynniki stechiometryczne do równania chemicznego. Przed kwasem chlorowodorowym stawiamy 2 i wszystko powinno się zgadzać. W przedstawionej reakcji żelazo się utlenia, a tym samym umożliwia zajście redukcji, więc jest reduktorem. Natomiast wodór zawarty w kwasie chlorowodorowym się redukuje, przez co umożliwia utlenianie innego atomu, więc kwas chlorowodorowy jest utleniaczem. Pamiętaj, cały kwas chlorowodorowy jest utleniaczem, a nie tylko zawarty w nim wodór.